kochani, witam was w nowym odcinku z naszej ulubionej serii Soul. Weźcie sobie coś do pićka, coś puchatego albo łysego na kolanka, siadajcie wygodnie i ciśniemy z tematem standardowo. O rozkminy i pytania poprosiłam was na moim Insta Stories, więc jeżeli chcecie być na bieżąco i na bieżąco jakby nie przegapić możliwości zadania pytań do odcinka, to na dole w linku poniżej w opisie. Macie linka do mojego Instagrama, teraz już nie przedłużając, ciśniemy z tematem. I standardowo, albo nie standardowo, bo chyba dawno nie mówiłam, ja nie jestem psychologiem, seksuologiem, terapeutą, ginekologiem, whatever, kimkolwiek takim. I wszystkim tutaj zainteresowanym polecam i wszystkich tutaj zainteresowanych odsyłam na profil na Instagramie Kasi, Kasia, co z tym psem, która jest osobą wykształconą i kształcącą się wciąż w kierunkach około seksuologicznych i stricte seksuologicznych i w ogóle, więc tam po sprawdzonej info. Ja ogólnie zazwyczaj staram się nie odpowiadać na takie pytania. Znaczy nie muszę się starać, bo ja nie bardzo mam ochotę na nie odpowiadać. Aczkolwiek odpowiem, bo myślę, że to jest ciekawe. Jak oglądasz porno, to czy oglądasz tylko to homoseksualne? Więc ja tylko tutaj przypomnę, że za porno płaci tak jak za na przykład dostęp do Netflixa, więc warto płacić. Natomiast nie wiem, czy mogę być głosem wszystkich lesbijek, ale nie znam lesbijki, która wiedziałabym, że jak wybiera film, to tylko film, w którym są dwie dziewczyny. Nie znam takiej. I myślę, w sensie, to jest temat szeroki i głęboki, no nieważne. No, w każdym razie, nie tylko. W sensie nie tylko takie, gdzie są dwie dziełuchy. Co sądzisz o filmikach plus 18 na TikToku? Były mi nachalnie wysyłane i go zablokowałam. Więc powiem wam tak, jak przeczytałam, co sądzisz o filmikach plus 18 na TikToku, to myślałam, że... Bo ja ogólnie mam TikToka i miałam taki bardzo krótki epizod w swoim życiu, kiedy się w tego TikToka trochę wkręciłam, ale jakoś nie zatrzymało mnie to na dłużej. Ponieważ tam chyba dość dynamicznie się ten TikTok rozwija, to myślałam, że wprowadzili jakąś funkcję plus 18 na TikToku, że jakby wiecie, o co chodzi. Natomiast nie, no tutaj chyba dziewczynie chodzi o to, że... dziewczynie, osobie, chłopakowi w sumie nie wiem, że po prostu były do tej osoby wysyłane filmiki plus 18, czyli no wiadomo jakie filmiki. Nie ma... nie wiedziałam, że na TikToku jest w ogóle opcja wysyłania prywatnie czegokolwiek. Aczkolwiek nie ma znaczenia, czy na TikToku, czy na Instagramie, czy na Snapchacie, zakładając, że Snapchat jeszcze istnieje, czy na Facebooku, czy na Gmailu, czy w wiadomości MMS. To naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie wysyłanie jakichkolwiek treści, czy to są nudesy, czy to są filmy, czy to są dickpiki, czy to są whatever, bez jakby zgody tej osoby jest molestowaniem. Dziękuję, do widzenia, koniec tematu. Tutaj nie ma co sądzić, czy nie sądzić. I dla mnie to jest zawsze strasznie takie nurtujące. Chciałabym, żeby jakiś ziomek mi to wytłumaczył, bo ja jestem ogólnie osobą taką ciekawą. Mnie ciekawią różne zjawiska i wiecie, jak czegoś nie popieram, to też ciekawi mnie geneza tego, nie? Na przykład oglądam sobie takie dokumenty, co siedzi w głowie seryjnych m***ców, nie? To jest bardzo ciekawy temat dla mnie, a nie popieram ich działań. Więc zastanawiam się dokładnie w taki sam sposób, w tle chrapiąca Mosia, co siedzi w głowie kolesi, którzy wysyłają randomowym laskom dickpiki na przykład. Strasznie mnie to nurtuje, bo na przykład typiarki, no wiadomo, nie generalizując, nie wszystkie, nie? Ale na ogół, wiecie, no mają takie, że pomijając bezpieczeństwo zrobienia sobie jakiegoś tam nudesa, czy jakiegoś softa, czy cokolwiek, i czy w ogóle, wiecie, czują się tyle bezpiecznie, żeby coś takiego zrobić i wysłać, no to bardzo często jest tak, że one nawet by chciały, ale się wstydzą, w sensie na tyle... gdzieś tam nie są pewne siebie i na tyle nie czują się komfortowo w swoim ciele, bla bla bla, wiecie, tutaj mi widać to, tu mi widać to, tu tamto, że jakby zrobienie takiego zdjęcia to jest dla nich takie
I w ogóle wysłanie go, no nie, no jakby wiąże się z ryzykiem konsekwencji takich, o jakich ostatnio rozmawialiśmy. A tu koleś wysyła tego dickpika randomowej typiarze, gdzie no w teorii może on obiec cały internet. W sensie bardzo ta różnica, nie, między tym, że typiarka pomyśli, o Jezu, no nie wiem, nie wiem, tutaj za chudo wyszłam, tutaj za grubo wyszłam, tu mi widać fałdkę, tu mi widać rozstęp, no nie? A koleś, nie wiem, nie myśli w ogóle o takich rzeczach? I jakby wysyła to totalnie randomowej osobie. Już pomijam to, że niesamowicie interesuje mnie, w sensie ciekawi mnie mechanizm, że dlaczego ty typie myślisz, że ona chce takie zdjęcie od ciebie dostać? Czy to jest tak, że ci kolesie myślą sobie, że ja i mój fiut jesteśmy tak zajebiści, że po prostu ten deszcz zajebistości zaszczycicie i spłynie teraz na ciebie i wyśle ci to zdjęcie, znają łaskę pana. Czy to jest po prostu już ten level odjebania mózgowego? Czy na przykład kolesi w ogóle nie interesuje to, czy typiara ma ochotę widzieć tego ich dickpika, czy nie ma ochoty, jara ich sam fakt zrobienia go i wysłania i to, że ona to zobaczy? Nie wiem, to są wszystko dla mnie bardzo niepojęte mechanizmy, nie? Tak by the way, jak mam do jakiegoś wysyłacza dickpików, to możesz w komentarzu się otworzyć anonimowo i po prostu oświecić nas wszystkich, bo jakby wow. Mój chłopak ma bardzo duże parcie na jakikolwiek seks, zabawę, powiązanie, w dominację itp. Mimo wielokrotnych rozmów z nim o tym i próśb, aby po prostu zwolnił, nigdy nie byłam w związku, to mój pierwszy raz, nadal to się dzieje i dwa dni spokoju i od nowa. To się zaczyna. Co zrobić? Nie chcę jeszcze uprawiać seksu. Kocham go, ale nie męczy to, jak bardzo chcę seksu, zabawy, w dominację itp, a ja sama jeszcze tego. Pewnie miało być, że nie próbowałam. I nie śpieszy mi się do tego. Co mam zrobić? Kocham go, ale nie czuję się często komfortowo z jego pomysłami. Co on by robił w łóżku i jak bardzo tego chcę? Jak najszybciej. Jesteśmy już ponad rok i kocham go, ale przerasta mnie to często i boję się, że to popsuje. I dalej już nie mam, ale pewnie miało być nasz związek albo naszą relację, no możemy się domyślić. Okej, to żeby nie było. To tak, przede wszystkim komunikacja. Ja nie mówię, że komunikacja między wami jest jakaś nie taka, jaka powinna być, ponieważ nie wiem tego. Natomiast komunikacja przede wszystkim i nie mówienie na okrętkę, znaczy ja wiem, że niektórzy mogą jakby tak woleć, z tym tak się czuć okej i tak dalej, no ale tutaj co ja bym zrobiła? Nie mówienie na okrętkę, nie wysyłanie sygnałów, nie dawanie znać, tylko posadzenie ziomka i powiedzenie wprost: słuchaj, k***a, Marek, rozumiesz? Wszystko fajnie, ja cię love you, kwiatuszki, motylki, duperele, zależy mi na tobie, strata tata. Aczkolwiek, no bzykać się jeszcze nie będziemy, bo ja nie jestem na to gotowa, więc jakby stop trying, dude, stop trying, odpuść. Jak będę ready, to ci powiem. I powiedzieć wprost, że jakby wszystko fajnie, tylko jak ja nie jestem gotowa, a ty cały czas naciskasz, bo to co robisz to jest dla mnie naciskanie, to ja czuję presję i nie czuję się fajnie, nie czuję się komfortowo, stresuje mnie to, wkurza mnie to, nie rób tego, Marek, ogarnij się. No i tutaj wiesz, Marek może być gościem, który skuma ten temat i na przykład powie: Marysia, sorry, nie wiedziałem. A może być tak, że na przykład Marek nie skuma tego tematu, nie demonizując Marków, nie? I wtedy, no, to droga wolna, jakby nie robimy niczego, na co nie mamy ochoty. I pamiętajcie, że jest różnica między wychodzeniem poza swoją strefę komfortu, między, wiecie, zdrowym wychodzeniem poza swoją strefę komfortu, zdrowym przecieraniem granic, zdrowym otwieraniem się na zdrowe nowe rzeczy, a różnica między tym, że no jesteście z sobą rok, ty go kochasz, bla bla bla, wszystko fajnie, no jesteś zaangażowana, bo napisałeś, że go kochasz 500 razy i podkreślasz to tutaj za każdym razem, no ale nie, no nie jesteś ready, plus no z tego, co tutaj podkreślasz, z tego, co piszesz, to w ogóle jeszcze bardziej triggeruje cię i przeraża cię tutaj sugerowanie jakichś zabaw, dominacji i tak dalej. Ja uważam, że to trzeba jasno przekazać i po prostu, jeżeli koleś tego nie rozumie i pali mu się, żeby spełnić po prostu jego fantazję i też nie rozumie tego, że może nie do końca ten scenariusz, który on sobie wymyślił, ciebie interesuje, to tam są drzwi. Tyle. I po prostu pamiętajcie, żeby nie robić nic wbrew sobie. Jak będziesz ready, to wtedy będziesz ready i wtedy możesz podjąć decyzję: hej, jestem ready. A nie dlatego, że ktoś wywiera na tobie presję. Podczas
Masturbacji można przyćrawić błonę dziewiczą. No ja ginekologiem nie jestem, seksuologiem również nie, natomiast tak. Tylko podzieliłabym masturbację na łaśkową i pochwową. Można jeszcze podzielić na tryliard innych sektorów, jakby się ktoś bardzo uparł, ale już tak uprośćmy, jak chłopu na rowie. Krowie na rowie. I jakby no, od zewnątrz to nic sobie nie zrobisz, a już od wewnątrz możesz tą błonę dziewiczą rozerwać, przerwać, uszkodzić, zwał jak zwał. Natomiast moja skromna opinia jest taka, że ta mityczna błona dziewicza nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. W sensie, ja wiem o tym, że jest bardzo dużo, bo możesz w ogóle nie pytać w tym temacie. No nie, w ogóle możesz tak nie myśleć, ale dla potomnych jest bardzo dużo typiarek, które na przykład, rezygnują, czy też nie decydują się na robienie jakichś tam różnych rzeczy, czy to jest masturbacja, czy to jest poznanie swojego ciała, czy to jest używanie tamponów tylko i wyłącznie, pewnie z różnych powodów, ale tutaj mówię tylko o tym, tylko i wyłącznie dlatego, że uszkodzę swoją błonę dziewiczą i wtedy jak pójdę pierwszy raz do łóżka z kolesiem, no to on będzie jakby pozna, że ja nie jestem dziewicą, a ja będę mówiła, że jestem dziewicą, no bo jestem i krzywo wyjdzie, nie? Interesuje, co jakiś gościu sobie pomyśli. To jest w ogóle raz. Nawet jak to będzie gościu twojego życia. Oczekujmy od tego gościa znajomości jakiejkolwiek basicowej anatomii. Plus, o błonie dziewiczej ogólnie chodzą legendy. Ja mówię, ja lekarzem nie jestem. Natomiast, no to jest takie trochę mityczne stworzenie. Czy na przykład to, że w trakcie pierwszego stosunku musi pojawić się krew owego. To wszystko są takie trochę mityczne opowieści. Oczywiście może, jak najbardziej. Zdarza się to, nawet często, natomiast to jest wszystko taki smok mityczny z bajki i po prostu wiele na przykład młodych dziewcząt tak wokół tego smoka, tak, bo ten smok, a ten smok to jest taki mały ślimaczek. Kumacie, o co chodzi? Zbiegi oglądają tylko lesbijskie porno. Co? To już jest czwarte pytanie w tym temacie tutaj. Nie wiem, jak to zmontuję, w sensie nie wiem, ile ich wytnę, ale no, jest to już czwarte od różnych osób, więc jakby... Co was tak wzięło? Mogłabyś być dziewczyną, która miałaby na przykład OnlyFans? No myślę, że tak. Dobra, rozbierzmy sobie to troszkę na atomy. Bo to jest takie tricky, w sensie to jest taki temat, w którym ludzie lubią bardzo łapać za, nawet nie łapać za słowa, tylko łapać za jakiś tam argument, jakieś tam coś i po prostu ciągnąć totalnie nie w tą stronę, w którą to idzie. Jestem, wspieram, staram się wspierać, jestem za, wspieram duchem, ciałem, sercem sex workerów i workerki, osoby pracujące w seksualnie po prostu, tyle. Kropka. Natomiast to nie oznacza od razu, że na przykład ja bym chciała pracować w taki sposób, bo bardzo często taki komentarz, taka odpowiedź, takie odbicie piłeczkę pada, nie? Na przykład pod filmem, gdzie mówiłam o Natsu, no to wypieprzyłam kilka takich konkret długich komentarzy na temat tego, że ja bardzo mocno moderuję komentarze u siebie, bardzo mocno. Tak, nie mam za grosz dystansu. Za grosz. Nie, no po prostu śmieci wynoszę, nie? Tak jak z domu, tak i wynoszę z sekcji komentarzy. Że no dobra, no to skoro takiej bronisz, no to rozumiem, że teraz zakładasz trampki i pędzisz, nie? I przede wszystkim, czy zakładam trampki i pędzę, czy nie, to jest moja sprawa. Natomiast abstrahując od tego, to, że ja mówię, nie, no uważam, że sytuacja, która w tym momencie ma miejsce, jest nie w porządku wobec nauczycieli. Uważam, że nauczyciele, hipotetycznie, nie? Zasługują na lepsze warunki pracy, no wspieram ich. To oznacza, że po prostu idę w tym momencie i szukam pracy jako nauczyciel, już pomijając moje kompetencje. No nie, tak? Jak czytam o, nie wiem, o tym, że jest jakaś dyskryminacja weterynarzy, no i mówię, nie, no dramat, no wspieram. No to też nie oznacza, że planuję jutro pójść i pracować jako weterynarz, tak? I tu jest to samo, to, że edukuję się w tym temacie, żeby mieć świadomość, żeby, no nie wiem, no, trochę czuję taką powinność w ogóle i jakby wspieram na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile czuję się komfortowo, na tyle, na ile chcę, na tyle, na ile mam ochotę, no to nie oznacza, że planuję jutro pójść i pracować w jakimś sektorze
networkingu. Jest to dla mnie logiczne, ale najwyraźniej są osoby, dla których nie jest to logiczne, więc tłumaczę. Uważam, że jakby ja moją prywatną opinię odnośnie mojej osoby w tym temacie pragnę zachować dla siebie. Też, żeby nikogo nie urazić, nie jestem przygotowana do tego, żeby ubrać to w odpowiednie słowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja tak uważam i uważam też tak na podstawie wypowiedzi osób, od których edukuję się w tym temacie, że jakby jak do każdej pracy, no do tej też trzeba się nadawać i dążę tutaj do czegoś, dążę do tego, że żeby pracować w tej branży, oczywiście też w zależności w jakim sektorze, no trzeba mieć gdzieś tam, nie wiem czy sformułowanie odpowiednią psychikę jest okej, ale wiecie o co chodzi, tak? Po prostu sobie poradzić, żeby to było dla Ciebie okej, tak? Żebyś Ty się w tym czuła okej, tak samo jak w weterynarii. Ja ostatnio rozmawiałam z moją bardzo dobrą kumpelą właśnie o weterynarii. W życiu bym nie pomyślała, że jest taki problem, jeżeli chodzi na przykład o to, ile weterynarzy popełnia samobójstwa. Nie, poczytajcie sobie o tym, bardzo ciekawy temat. Ale i jakby dążę do tego, że do każdej pracy, no, wiecie, fajnie jak jest odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu, tak? Są osoby, które na przykład na kasie w Biedronce psychicznie nie dałyby rady. Czy to znaczy, że z tą pracą jest coś nie tak? Nie wiem, bo nigdy nie pracowałam na kasie w Biedronce, ale no nie jest... jakby nie stygmatyzuję jej w żaden sposób, tak? A są osoby, które psychicznie nie poradzą sobie w pracy jako weterynarz, pomijając kompetencje. A są osoby, które psychicznie totalnie nie będą się nadawać do tego, żeby wykonywać taką pracę jak ja, czyli nagrywać na YouTubie, tworzyć treści do internetu i na przykład mierzyć się wiecie, komentarzami, hejtem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są osoby, które psychicznie nie nadają się do tego, żeby pracować jako nauczyciel. I tutaj jest to samo, dlatego tyle. Dążę do tego, że to, że ja powiem, że no nie, nie chciałabym pracować w branży, jaką jest sex working, to nie oznacza, że ja ją stygmatyzuję w jakikolwiek sposób i tam mówisz, że wspierasz, a tutaj hejtujesz. No nie, no ja po prostu... Nie widzę się w tym, tak samo jak jako krawcowa, czy szewc, czy cokolwiek innego. I to samo odnośnie bycia z dziewczyną, która bycia w związku monogamicznym przeze mnie, z dziewczyną, która w jakimś sektorze sexworkingu pracuje. Natomiast, jeśli miałoby to być, tutaj myślę, że, to znaczy tak, nie byłam nigdy w takiej sytuacji, więc standardowo, jak zazwyczaj Wam mówię w takiej sytuacji, nie jestem w stanie odpowiedzieć na 100%, bo nie byłam nigdy w takiej sytuacji, a życie lubi weryfikować takie sytuacje. Natomiast, tutaj nie chodzi o żadne stygmatyzowanie i tak dalej, tylko o to, że no, wiele można o mnie powiedzieć, ja wiele rzeczy mam przepracowanych i w ogóle, ale no, ja jestem zazdrosną dość osobą. Jednak jestem dość zazdrosną osobą. I myślę, że mogłabym mieć z tym problem. W sensie mogłabym po prostu zielenić z zazdrości. I tyle, jakby nic więcej, nie? Natomiast myślę, że też zależy w jakim sektorze. Bo jak tak sobie myślę teraz, że OnlyFans, to myślę, że też zależy, co konkretnie byłoby tam publikowane. Nie wiem, no nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Natomiast jeszcze po raz tysięczny pragnę podkreślić, że moja rozkmina w tym temacie nie oznacza żadnego stygmatyzowania z mojej strony tego, ponieważ osoby pracujące seksualnie wspieram całym serduszkiem, tylko o jakieś tam moje prywatne preferencje, takie jak właśnie zielenienie ze zazdrości. Tyle. Jak zainicjować, żeby nie przekroczyć granicy, ani się nie narzucać drugiej połówce? No możesz po prostu zapytać. Natomiast, no jeżeli tu i napisałeś drugiej połówce, więc rozumiem, że jesteście parą, no to... No ja bym powiedziała, że tak trochę też zaufać swojej intuicji. W sensie w momencie, kiedy jesteśmy razem, no to trochę czujemy, czy nadajemy na tych samych falach, czy ta osoba jakby no, raczej wykazuje tym zainteresowanie, czy nie bardzo. Plus można... zacząć i wyczuć grunt od baby steps, no nie? Czyli nie zaczynać od razu od dick pica. A można też po prostu gdzieś na luzie zapytać, nie? Po prostu gdzieś na luzie w rozmowie. Słuchaj, a co sądzisz, żebyśmy kiedyś... Okej, i za miesiąc sobie to wprowadzić w żyćko, nie? Na przykład. Dlaczego chłopak porównuje ciągle mnie do byłej partnerki? Czy to znaczy, że coś do niej czuję? Jeżeli ciągle porównuje cię do byłej partnerki na zasadzie, że nie wiem, a ona to robiła inaczej, a w tym była lepsza, a czy mogłabyś tak jak ona i tak dalej, to no, generalnie proponuje się ewakuować z tej relacji. Czy motylek
w miejscu intymnym kobiety to wstyd. Nie mam pojęcia, o co chodzi. W sensie motylek, tatuaż? Czy o co chodzi? Niech mi ktoś napisze, o co chodzi. No chyba, że motylek, tatuaż. Czy o co chodzi? Jako tatuaż to nie wstyd, ale... Spotkałaś się z niewiedzą ginekolożki, ginekologa na temat seksu lesbijskiego. Szczerze mówiąc, nie wiem, co masz na myśli, ale bardziej... od seksuologa oczekiwałabym wiedzy na ten temat, a nie od ginekologa. Ginekolog jest od tego, żeby zajrzeć pod maskę i powiedzieć mi, czy wszystko tam w porządku, czy nie trzeba wymienić oleju, czy klocki hamulcowe jeszcze są na miejscu i jakieś takie rzeczy. Tak, i żeby prowadzić moje podwozie medycznie. Czy wobec tego ginekologowi potrzebny, czy pani ginekolog, ginekolożce potrzebna jest jakaś niesamowita wiedza na temat seksu lesbijskiego? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Bardziej seksolog. Tak myślę. Natomiast czy spotkałam się? No nie spotkałam się, bo nigdy nie poruszałam tego tematu w gabinecie ginekologicznym, ponieważ nigdy nie przyszło mi to do głowy. Czy dorosły facet z trądzikiem leczy od wielu lat? Ma szansę na dziewczynę czy forever alone? Nie, no pewnie, że ma szansę na dziewczynę. Co ty w ogóle? Oczywiście, że tak. Nie wyklucza, spokojnie, nie wyklucza znalezienia dziewczyny, absolutnie. Dobra, misiaczki, na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za tak ciekawe rozkminy, bo ja bardzo lubię, jak to też mnie w trakcie filmu, w trakcie nagrywania filmu skłania do takiej rozkminy i do porozkminiania razem. Do pytań, przy których prosiłam o to, żebyście je rozwiązali w komentarzach, bardzo serdecznie zachęcam, bo wiecie, no ja też nie wszystko wiem. I jeszcze raz Wam bardzo mocno dziękuję, że ze mną byliście. Zapraszam Was na mojego Instagrama i obiecuję, że live'y na YouTubie już niebawem powrócą. Busiaczki, bajo!